Ponad 3 miliony złotych przeznaczy Chrzanowski Urząd Pracy na aktywizację bezrobotnych młodych ludzi. Projekt skierowany jest do młodych ludzi, którzy skończyli szkołę lub studia wyższe, nie mają więcej niż 27 lat i jak na razie są bez pracy. W powiecie chrzanowskim to spory odsetek wśród zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Z danych pośredniaka wynika, że w jego rejestrach jest 365 osób mających nie więcej niż 25 lat, które mają dyplom ukończenia szkoły i nie mogą znaleźć zatrudnienia. Jeszcze większa jest grupa absolwentów wyższych uczelni do 27 roku życia. To właśnie z myślą o tych grupach realizowany jest program rozwoju aktywności absolwentów. Takie osoby jakby nie umieją się poruszać na rynku pracy, są nieaktywne, nie wiedzą w ogóle skąd czerpać pomoc, albo posiadane kwalifikacje są jakby niewystarczające, albo potrzebują jakby przekwalifikowania się. W programie ma uczestniczyć 225 osób. Pierwsze nabory ruszają już w październiku. Na co mogą liczyć młodzi bezrobotni po zakwalifikowaniu się do programu? Pierwsza forma wsparcia to jest IPD, to jest indywidualny plan działania, są to spotkania z doradcą zawodowym. Potem przewidywane są staże zawodowe, szkolenia czy kursy pozwalające na zdobycie nowych kwalifikacji. Projekt realizowany ma być do czerwca 2015 roku. Miejmy nadzieję, że przyniesie efekty, bo wskaźnik bezrobocia w powiecie chrzanowskim należy do najwyższych w regionie.